czy słychać nas? Witamy serdecznie. Bardzo prosimy o donoszenie nam, czy nas słychać, czy nie, bo dzisiaj brakuje nam jeszcze 3 minut do 20. Zapowiedziałam tydzień temu, że będziemy zawsze o 21:21. No i niestety pochowo właśnie nie udało się nam włączyć Procastera. W każdym razie cieszę się, że nas słychać. Postaramy dzisiaj mieć lepszą jakość niż poprzednio, czyli mówić bardzo wyraźnie i powoli i tak, żeby nas było słychać. I mamy ogromny zaszczyt powitać Was 21 stycznia, dokładnie miesiąc po 21 grudnia 2012 roku. Bo my o tym, co się działo w grudniu, będziemy dopiero teraz mówić, ponieważ działo się bardzo wiele, a za chwilę dopiero zacznie się dziać. Tak, zacznie się z pewnością dziać, biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie na świecie. 21 grudnia, zaledwie miesiąc temu, wydaje się, jakby to było dopiero co dzień temu. Mam nadzieję, że wszyscy z nas poczuli coś i nadal odczuwają zmiany, które zachodzą. I to się rzeczywiście, ja osobiście odczuwam bardzo. Te zmiany oczywiście dopiero teraz zaczynają nabierać kształtu i z pewnością będziemy widzieć więcej. Dzisiaj, jeśli nie wiemy lub nie wiecie, to jest na żywo, można zresztą na YouTubie znaleźć inaugurację prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który po raz drugi został wybrany na prezydenta. I to się odbywa właśnie w tej chwili w Stanach, w stanie Washington. Tam będą, w to miejsce dzisiaj zostaje wysyłana duża ilość, bardzo duża ilość energii od osób, które wspierają jego działalność i uważają, że jest to członek Federacji Światła, który jest celowo tutaj właśnie w tym czasie, w tym momencie, aby przyczynić się do zmiany tych ogromnych. Wiadomo, różni ludzie różne mają opinie i faktycznie biorąc pod uwagę to, na jakiego rodzaju uchwały zostają sporządzone i ustanowione przez Sejm i Senat w Stanach Zjednoczonych ostatnio, to wydawać by się mogło, że rzeczywiście Obama nie jest kimś, kto by był godny zaufania i szacunku, jeżeli wprowadza dosyć drastyczne zmiany na niekorzyść często obywateli Stanów Zjednoczonych i całego świata. Niemniej jednak, osoba, z którą ja mam kontakt już od dłuższego czasu, jest osobą, która według mnie jest bardzo na 100% prawdziwa, o tak powiem krótko. I kto jest to? Dla wielu osób nieznana osoba. Nie jestem nawet pewien, Basia, czy wypowiedzenie jej nazwiska cokolwiek da w tym przypadku. Elizabeth Truthwin. Jest to osoba, jeszcze raz mówię, z którą ja mam kontakt dłuższego czasu i specyficzna osoba mająca zdolności i mająca zaszczyt być wśród wzniosłych istot w innych wymiarach i oczywiście jako, że nie jesteśmy ograniczeni ciałem, to regularnie bywa na pokładach statków i w różnych rodzaju spotkaniach bierze udział, które z kolei dotyczą raczej tego, co o czym mówiłem wcześniej, czyli dotyczą Obamy. Ogólnie chodzi o tego osobnika, którego misja jest ukryta i rzekomo jest to osoba, która będzie w tym roku przyczynić się do ogromnych zmian, pozytywnych zmian. Jest to oczywiście, jeszcze raz mówię, rzecz, którą można brać lekko ironicznie, w sumie bardziej tak sarkastycznie to, co mówię, ponieważ no wiele rzeczy negatywnych się za jego kadencji stało również. Przypominam tutaj o tych latających po angielsku to się mówi drones, a nie, to jest po polsku. Nieważne. To są ogólnie zdalnie sterowane samoloty, które na normalnie w życiu funkcję pełnią cichych morderców, rzucając bomby na Palestyńczyków i nie tylko. I oni się do tego przyczynili, no i to jest, mówię, to są
Wiadomo, teraz mamy tą ogromną, ogromny skandal z wyeliminowaniem prawa umożliwiającego na posiadanie broni w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście, jak sami wiemy, Amerykanie mają świra na punkcie posiadania broni. W związku z tym wygląda na to, że cały ten ruch zmierzający do zniszczenia nas i zahamowania naszego rozwoju jest nieprzerwany i idzie bardzo, jest po prostu bardzo silny. Wiadomo, no mówię, spekulacje spekulacjami. Ja mam ogólnie mam intel tak zwany, czyli wewnętrzną informację od źródeł, powiedziałbym nawet nie z tego wymiaru, które potwierdzają wszemi wobec, że jest to osoba celowo podstawiona przez tak zwane white hats, czyli białe czapki, tych pozytywnych gości. No i on jest, będzie w pewnym momencie jednym zamachem po prostu, jednym zamachem ręki zniszczy Illuminati. Mam nadzieję. Wiadomo, nie należę do osób, które gdyba i ma tylko nadzieję i siedzi z założonymi rękami, lecz jestem osobą, Barbara również zresztą, które mi się cechujemy tym, że po prostu na tyle, na ile możemy, to przyczyniamy się do zmiany. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do wzięcia również udziału w takich działaniach, ponieważ one w tym momencie mają największe znaczenie, jeżeli chodzi o przemianę. Drony, właśnie tutaj czytam komentarze wasze i rzeczywiście drony można powiedzieć również. Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz, Majestic, nowe twarze również, chciałem powiedzieć Niki raczej, mi nieznane, Pigwa, witam serdecznie, Elkus czy Elcus, bardzo fajnie, witam was wszystkich, Rea55, oczywiście Jotra Majestic, Pan Staszek, bardzo się cieszymy, że znowu was widać i dziękujemy za cotygodniowe towarzyszenie nam. Nie ukrywam, że mnóstwo pracy jeszcze jest przed nami i że każdy z nas przyczynia się do tych zmian, także słyszę i widzę, a propos, bo zapomniałem dodać, na samym początku zapisałem, że jak najbardziej jesteśmy dzisiaj otwarci i zapraszamy was również do wzięcia udziału w konwersacji. Mamy Skype'a, podałem swojego Skype'a, to jest po prostu Bartosz Kurzeja, małymi literami pisane wszystko razem. I zapraszam was do zadawania pytań. Także jak macie pytania lub chcielibyście wziąć udział w audycji, powiedzcie coś ciekawego. Zamiast tylko rozmawiać z wami przez czat, zapraszamy do nas osobiście i będziemy prowadzić audycję również w ten sposób. Dlaczego by nie? Także śmiało i odważnie dla tych, którzy mają pytania lub chcieliby rozmawiać, zapraszamy do rozmowy. Będę troszeczkę kontynuował ten temat właśnie Obamy i jego roli oraz tego, o czym tutaj mowa, czyli mowa o wybranych osobach na tym świecie, które są, które były celowo, nawet tutaj jego te dusze reinkarnowały celowo właśnie wiedząc, że jaka będzie ich rola tutaj podczas tych zmian. I one się zgodziły, jak najbardziej biorą w tym udział i z pewnością uważam, że bez zewnętrznej pomocy niekoniecznie istot fizycznych, ale ze strony istot z wyższych wymiarów, bez udziału tych mocy i tych istot w chwili obecnej, nie uważam, żebyśmy mogli sobie dać radę, że tak powiem, w walce z tą ciemnością. Ta walka z ciemnością, w cudzysłowie z ciemnością oczywiście, trwa już od dłuższego czasu i jest związana z tym procesem poznania się przez Boga. I my bierzemy, mamy zaszczyt wziąć w tym udział. Ponieważ jest to dla nas jest to dla nas narzędzie, które umożliwia nam na niesamowite wyniesienie się na wyższe poziomy świadomości i bycia. I to jest właśnie ta nasza duchowość, nasza fizyczna rzeczywistość
tutaj w trójwymiarowym świecie. Jest to najcięższa i najgęstsza z wibracji, jaka może być, w której dualizm istnieje, w chwili obecnej jest polaryzacja osiągnęła maksimum moim zdaniem i jest to okres, w którym z pewnością wiele osób doznaje przykrych przypadków, przykrych rzeczy ich spotykają. I takim osobom, taką właśnie, chciałbym tutaj również zaznaczyć, że to poprzez naszą osobistą energię my się przyczyniamy do tego, aby tak zwana noosfera, czyli kolektywna świadomość wszystkich istot żywych na tej planecie, czy to są zwierzęta, czy ludzie, jest bardziej, że powiem, zharmonizowana i zbalansowana. Tylko i wyłącznie wystarczy zmienić swoją wibrację wewnątrz i otoczenie się dostraja. Także zarażajmy tą rzeczywistość naszą pozytywną wibracją. Starajmy się, inaczej, nie starajmy się, lecz przyczyniajmy się w pewni siebie, przyczyniajmy się do zmian, o to mi chodzi. Wracając jeszcze do tematu tego, co przed chwilą mówiłem, a mianowicie tych właśnie zmian. Mówimy tutaj o procesie, o pewnego rodzaju pakcie lub dokumencie, który został stworzony w Stanach. Nazywa się Nesara. I jest to najbardziej przełomową w swoim zasięgu reformą, nie tylko w tym kraju, lecz również w całej naszej planecie, na całej naszej planecie, w przeciągu całej jej historii. Ustawa ta eliminuje Bank Rezerwy Federalnej, również IRS, czyli Iron Revenue System, Urząd Podatkowy, mówiąc krótko, oraz sekretny rząd i wiele więcej. Nesara wprowadza następujące zmiany. Zeruje wszystkie karty kredytowe, kredyty hipoteczne, bankowe i inne należności z powodu nielegalnej działalności banków i rządu. Jest to najgorszy koszmar Rezerwy Federalnej. Czyli mówimy tutaj o oczywiście czymś, co jest i zawsze było i zawsze będzie rzeczą umowną, a mianowicie dług i dług państwowy, czy dług osobisty osób, które się po prostu zadłużyły w banku, jest jak najbardziej rzeczą tylko i wyłącznie czysto umowną. Również i pieniądz, prawda, forma, czyli według Baszara, osoby, istoty Esesani, będącą wynikiem hybrydy człowieka z szarakami, nieważne, według niego to jest tak, że to my się przyczyniamy do zaistnienia tej sytuacji i każdy z nas kolektywnie umawia się, że ta rzeczywistość ma określone wartości, czyli ma, powiedzmy, grawitację, ma gęstość. To jest wszystko umowne, również do pewnego stopnia oczywiście. I w związku z tym każdy z nas kolektywnie przyczynia się do zaistnienia tejże rzeczywistości. Wystarczy zadecydować solidarnie, że na przykład od jutra nie ma długu państwowego oraz światowego. I tak naprawdę to na dzień dzisiejszy wysokość zadłużenia krajów na tym świecie wobec innych krajów raczej osiągnęła takie są wysokie te wszystkie ceny, że to jest aż niemożliwością, żeby na tysiące lat te pokolenia spłaciły ten dług. W związku z tym to jest po prostu już zakrawa na śmiech, na histeryczny śmiech, powiedziałbym nawet, jeżeli chodzi o to, co się dzieje obecnie z ekonomią. Nie ukrywam, że jest to ciężki okres, lecz trzeba trzymać jeszcze chwilę. Wracając jeszcze do tej Nesary, czyli do tych rzeczy, które zostały ustanowione jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych według nieoficjalnych źródeł ma wejść to w życie jeszcze w tym roku, już niebawem. Oczywiście czas pokaże. Mowa tutaj również o znoszeniu podatku dochodowego, o tym, aby znosić właśnie, mówiąc krótko, pracownicy tego IRS, czyli Island Revenue System, mówiąc krótko ZUS-u i Urzędu Skarbowego, zostaną przeniesieni do udziału w Skarbie Państwa,
Trumpa w dziedzinie podatków od sprzedaży krajowej. I to co jeszcze będzie? Następnie oczywiście zwiększą się korzyści finansowe dla emerytów, będzie powrót prawa konstytucyjnego we wszystkich sądach i sprawach prawnych, czyli mówimy o prawie, a właśnie tutaj a propos prawa to polecam bardzo gorąco informacje dotyczące prawa lądu i prawa ziemi. Przepraszam, prawa morza i prawa lądu, związane z przewożeniem towarów na przez statki i ogólnie dotyczy to się prawa również tego cywilnego i karnego również. I ogólnie chodzi tutaj o to, że jako istoty fizyczne, ludzkie, z krwi i kości, my jesteśmy traktowani jako towar, który zszedł z półki z magazynu na spółki po prostu. Czyli jesteśmy pewnego rodzaju towarem, jako że posiadamy certyfikat. Tutaj ten temat jest bardzo obszerny i nie ukrywam, że nie jestem biegły w prawie, lecz wiem jedno, że prawo to ma ogromne dziury i mówimy tutaj o korporacjach. Często państwa są korporacjami. Ja to widziałem osobiście, przejeżdżając codziennie w London Bridge, jak jechałem do pracy, znak ogromny City of London Corporation of London i ogromny herb oczywiście dwóch smoków trzymających tarczę. I mówimy tutaj o państwach jako korporacjach, które posiadają towar, którymi jesteśmy my, tak jak w Matrixie, dokładnie tak samo. I tym towarem, czyli poprzez certyfikat, poprzez sprytnie ukryte znaczenia w słowach typu wniosek, typu aplikacja, typu tam jeszcze inne rzeczy. Jeszcze raz mówię, nie jestem prawnikiem, ale wiem, że jeżeli zagłębicie się w ten temat dalej, to zauważycie pewne niedociągnięcia lub coś, co po prostu traktuje nas jako rzecz i towar. Dlatego często dokumenty posiadają tak zwane capita di mundi, czyli wszystkie nasze imiona oraz nazwiska lub nazwisko jest przedstawiane w dużymi literami, jako że odnosi się do tego bytu, który zrzekł się swoich ziemskich praw. Praw do tego, aby mieć zapewnione dach nad głową, podstawowe rzeczy, prawda? Prawo do to, co w Stanach właśnie na co kładą nacisk, a mianowicie prawo do wolnego do wypowiedzenia się, czyli jak to się mówi, freedom of speech i wolność mowy, tak? I to są te prawa, które są od samego początku, od samego początku. Następnie dopiero po momencie, kiedy składamy wnioski o to, żeby uzyskać różnego rodzaju certyfikat urodzenia lub różnego rodzaju prawo jazdy czy innego rodzaju dokumenty, to automatycznie składanie wniosku oznacza i aplikacja oznacza, że my się zrzeszamy tych naszych praw i przyjmujemy w związku z tym prawa, które są narzucone przez tą korporację. I to jest tak sprytnie ukryte, lecz mówię, warto się w to zagłębić, bo no mówię, ten temat jest oczywiście, trzeba go ugryźć całościowo, żeby to miało sens. To nie wystarczy się skupić na jednej rzeczy. Oczywiście czasu mało, ale po prostu zapraszam do poczytania ten temat, bo warto. Następnie, co mówi Nesara, czyli to, co ma rzekomo być zatwierdzone i wprowadzone przez Obamę już niedługo, to przewracanie oryginalną poprawkę do tytułu szlachty. Setki tysięcy Amerykanów, którzy są pod kontrolą obcych krajów, straci obywatelstwo oraz będzie deportowanych do innych krajów za zakazem podobnego powrotu do końca ich życia. Miliony ludzi wkrótce odkryje, że ich świadectwa wyższego wykształcenia będą bezwartościowym papierem. Dosyć kontrowersyjne, nie ukrywam. I to jest coś, co pozostawię na razie bez komentarzy.
ustanawia nowe wybory prezydenckie i kongresowe w terminie 120 dni od daty ogłoszenia Nesara. Rząd przejściowy zaanuluje wszelkie narodowe stany wyjątkowe i wróci z powrotem do prawa konstytucyjnego. Tutaj oczywiście wszystko to jest, wydawać by się mogło, nierealne jeszcze za naszego życia. I faktycznie minął miesiąc od tego 21 grudnia 2012 roku, sławna data, i faktycznie osoby zostało, wiele osób, jak to się mówi, bardzo rozczarowanych, tak. Co nas bardzo dziwi? No nie do końca. Czemu dziwi? Dlaczego? Mnie na przykład to dziwi, bo działo się tak dużo i energia była tak niezwykła 21 grudnia, że jeżeli ktoś miał czas się skupić na niej, to przeżył tak niezwykłe rzeczy, że wydaje mi się, że był to dowód na to, że działo się bardzo wiele. Pewnie, że nie było tak spektakularne, jak część ludzi się spodziewała. To znaczy nie dotknęły nas 3 dni ciemności, z czego w sumie się cieszymy. Ale myślę, że zmiany, które się zaczęły, ciągną się dalej i one tak naprawdę będą dojrzewać dopiero w 2013 i 2014 roku. I myślę, że ten czas, który teraz następuje, będzie coraz to bardziej ciekawy. A ja z moich osobistych przekazów mam taką informację, miałam ją 2 lata temu na wiosnę, że dokładnie 2 lata od tego momentu, kiedy zadałam pytanie, kiedy będą zmiany, które spektakularnie wpłyną na zmianę trybu naszego życia i sposobu życia. Odpowiedź była wiosna 2013, więc myślę, że no, ciekawa jestem, bo może te terminy się zawsze przesuwają, bo ludzkość dojrzewa bardzo powoli do zmian, ale myślę, że czeka nas coś bardzo niezwykłego tej wiosny. Nie wiem na jakim poziomie, bo czasami dzieją się rzeczy, które są niewidzialne, a to są tak jakby, cóż, no, my jesteśmy ciągle jeszcze też 3-wymiarowi i żądamy namacalnych dowodów wszystkiego, co się dzieje, a to, co się zdarza nam w innych wymiarach, jest niekoniecznie odnotowywalne. Także czekajmy, będziemy na ten temat was informować, jeżeli dowiemy się o bardzo szczególnych rzeczach, które zachodzą w gronie naszych kontaktów, znajomych i wszystkich niezwykłych zdarzeń. I myślę, że trzeba po prostu dalej pracować nad sobą. Chcesz kończyć jeszcze Nesara? Tak, ja może przejdę do kolejnego tematu dotyczącego zmian, czyli dalej kontynuacja tego, o czym przed chwilą mówiłem, a mianowicie informacje często, które dochodziły do mnie w trakcie, jak miałem dosyć... No nie powiem, ale radykalne zmiany w moim życiu nastąpiły w pewnym momencie i to jest, w tym okresie akurat właśnie miałem potrzebę, że powiem, zasysania ogromnej ilości informacji, co nadal zresztą jest widoczne i odczuwalne. Jedną ze stron, która mnie przyciągnęła, że powiem, albo którą przyciągnąłem, jest teraz ta strona, czyli Planetary Activation Organization, PAO po angielsku. Twórcą jest, tej strony jest Sheldon Neidl, który jest również tak zwanym channelingiem, czyli otrzymuje przekazy od istot z Syriusza, ale ostatnio również od istot w niebo wstąpionych, od mistrzów w niebo wstąpionych, które są, no, bardzo podwyższają oczywiście wibracje wysoko i z pewnością są bardzo pozytywne. Tutaj mamy na stronie jego również różnego rodzaju oferty, webinars i nie tylko, również ma książki. I właśnie to jest ta książka, te książki, o których chciałem właśnie teraz porozmawiać przez sekundę, przez chwilę, ponieważ od razu jak poznałem te tematy, to musiałem się zagłębić jeszcze bardziej, to znaczy czułem taką potrzebę, niczego nie musiałem, robiłem to oczywiście dobrowolnie i z miłą chęcią. I jedną z tych książek jest ta książka, nie wiem czy to cokolwiek widać, bo może
Postaram się w jakiś sposób oświetlić. Momencik, przepraszam, logistycznie chcę się tutaj jakoś usadowić. Nie wiem, czy to widać moją jajowatą głowę, to na pewno, ale również i widać tą książkę, mam nadzieję. A mianowicie, że ty, you are becoming galactic immunity. I ty staniesz się galaktycznym człowiekiem. Tak, i ty staniesz się galaktycznym człowiekiem, dziękuję Basiu. Napisane przez Virginia Essen oraz właśnie Sheldon Idol. Sheldon Idol wraz z tą panią opisują proces, w jaki sposób nastąpią przemiany w naszej chrzestczynce, czyli mówimy o aktywacji naszych czakr również poza naszym ciałem, co zwiększy naszą zdolność do odbierania rzeczywistości, odbierania różnych sygnałów i z innych gęstości i nie tylko. I to jest książka, która dotyka od podstaw wielu rzeczy, pokazuje nam możliwości na wyniesienie swojej wibracji. Także książka, która również mówi tutaj o istotach, z którymi miał kontakt od dziecka, Sheldon Idol. Przepraszam, że pokazuję tak dziwny sposób tę książkę, lecz no, nie udało mi się na razie jej znaleźć w języku w polskim w internecie. Te istoty z Syriusza były, nadal są zresztą w kontakcie z nim. I Syriusz jest bardzo ważną gwiazdą, która jest tam, zresztą jest kilka tych gwiazd, jest Syriusz A, Syriusz B, nazywa się Canis Major, czyli psia gwiazda, i są to duże niebieskie olbrzymy, dlatego często właśnie występują ci te istoty z Syriusza, mają po prostu niebieski kolor skóry. Oczywiście to też jest związane z ilością miedzi w ich krwi, nie tylko, ale również i od Słońca. I te istoty również były powiązane z ewolucją naszego życia na tej planecie, z nami również. Przyczyniły się genetycznie do nas, do naszego wyglądu i tego, kim teraz jesteśmy. Kultura Dogono, które do tej pory czci swoich bogów, którzy dawno temu nauczyli ich, przekazali im wiedzę na temat gwiazd i uprawiania ziemi, ogólnie życia razem w społeczeństwie, w zgodzie z naturą oczywiście i w harmonii. I te istoty, jak opisywane są do tej pory przez Dogono, są raczej amfibies, czyli są ludźmi, na wpół rybami, co jest bardzo interesujące, czyli są pokryte często łuskami, przedstawione jako ludzie ryby. Co ciekawe, właśnie ubiory tychże istot z nieba, gdzieś z kosmosu, bogów, są teraz wykorzystywane, te ubiory, te czapki i ogólnie kształt tych strojów wykorzystywane przez te istoty, są teraz wykorzystywane również przez Kościół katolicki. Coś ciekawe właśnie, że w bardzo podobny sposób przedstawiani są papieże, nasi katolicy. Często widziałem charakterystyczną podobiznę do kościoła, do Jana Pawła II, z tą czapką ryby, wyglądającą właśnie jak ryba. Nie jest wcale przypadek. Także no, Syriusz, wracając do Syriusza i do tego tematu Sheldon Idol, czyli Sheldon otrzymywał od właśnie istot Syriusza w wieku 6 lat na podstawie ogromnych statków statek matek, na ogromnej ilości tych statek matek był Sheldon Idol i on otrzymywał dużą ilość informacji na temat tego, co się właśnie teraz będzie działo na Ziemi, i on to przekazuje już od
82 chyba drugiego roku, no dosyć długą. I to jest oczywiście wspaniałe, dlaczego, że to on to w ogóle robi, że nadal, pomimo iż miał problemy, oczywiście, jako że dla wielu ludzi jest to dosyć egzotyczny temat, to teraz ma coraz większe uznanie. Ja również śledzę bardzo bacznie to, co on mówi i co promuje, a mianowicie mowa tutaj również o uwolnieniu się energii odpowiednich, które nas utrzymywały w tej gęstości i przyczynieniu i po prostu poznamy naszych braci i siostry z naszą rodzinę z wewnątrz planety, dosłownie. Mówimy tutaj oczywiście o Shambhala i Agartha, czyli bardzo, bardzo często zresztą mówi o tym Sheldon Neidl, że w najbliższych miesiącach znowu nastąpią jakieś przemiany geologiczne i po prostu informacji będzie coraz więcej i ludzie zaczną się kontaktować z istotami pozaziemskimi i również tymi istotami wewnątrz Ziemi. No oczywiście każdy z nas czeka na ten moment, kiedy informacja wyjdzie na jaw i kiedy w końcu będziemy mogli odetchnąć z ulgą, że już to szaleństwo minęło. No, na razie jeszcze to szaleństwo nie minęło, jak widać. I w związku z tym trzeba się uzbroić w cierpliwość. Chciałem jeszcze pokazać może inne kilka książek, które mnie osobiście zainspirowało do dalszego działania i do po prostu ogólnie zainspirowało mnie bardzo. To jest bardzo już znana książka Grega Bradena, Divine Matrix, czyli Boska Matryca. No, większość moich książek jest w języku angielskim, jako że w tym czasie akurat byłem w Anglii i czytałem oczywiście w języku angielskim. I mamy tutaj książkę, która wydaje mi się, której nie trzeba raczej przedstawić Państwu, ponieważ książka jest przede wszystkim skupia się na matrycy, boskiej matrycy, która jest wszędzie dookoła nas, która stanowi częścią naszego bycia i opisywane są tutaj doświadczenia i eksperymenty naukowe bardzo, bardzo, co się mówi po angielsku, nuts and bolts, czyli bardzo taka skupiona na materialistycznym świecie omówienia tych wszystkich zależności. I oczywiście mowa tutaj również oczywiście uwzględniona jest świadomość ludzka i emocje, jakie to ma wpływ na nasze otoczenie, czyli książka godna polecenia każdemu, który jeszcze tego nie czytał, Boska Matryca, z pewnością wywarła na mnie ogromne wrażenie i wpływ. Kolejna książka, niesamowicie ciekawa, napisana przez doktor Richard Strassman. Książka nazywa się DMT, The Spirit Molecule, czyli DMT jako molekuła ducha lub no, raczej nie duchowa, ale ducha. DMT to jest dimetylotryptamina. Jest to substancja występująca bardzo podobna do serotoniny, jeżeli chodzi o kształt i elementy, chemię po prostu. I po prostu ma więcej troszeczkę azotu i tyle. I to jak ma mniej azotu, to jest serotonina, jak ma więcej azotu, to jest dimetylotryptamina. Tryptaminy to są ogólnie, jak sama zresztą nazwa po angielsku sugeruje, są to elementy i substancje jak to się mówi, psychodeliczne, czyli powodujące halucynacje, według oficjalnych wyjaśnień. Jest to molekuła, która jest to ogólnie molekuła, która pozwala na połączenie się z innymi wymiarami. Jest to molekuła, którą możemy generować i generujemy zresztą codziennie, jak idziemy spać, jak śpimy, podczas emocjonalnych przeżyć, ale również podczas, w sumie i najmocniej i najwięcej tego występuje, podczas śmierci oraz podczas narodzin, czyli tych ważnych momentach, również występuje w roślinach i o tym już coraz więcej słychać, a mianowicie istnieje roślina w Amazonii, Puszczy Amazońskiej, na Ameryce, która
w połączeniu liść połączony z korzeniem z akacji, z pewnym gatunkiem akacji, razem przyczynia się do tego, że uwalniane są w ciele po wypiciu takiego, takiej herbaty te substancje, które przyczyniają się właśnie do wyjścia z ciała, do spotkań z obcymi. Często właśnie są opisywane właśnie różnego rodzaju przeżycia, gdzie osoba jest, znajduje się na pokładzie statku nagle kosmicznego i jest poddawana różnego rodzaju zabiegom. I to jest dosyć charakterystyczne właśnie również w tej książce opisane są, jest to zbiór przeżyć, które są autentyczne, zbiór przeżyć osób, które były poddane eksperymentowi polegający po prostu na zaszczepieniu, czy tam na wstrzyknięciu tej dawki DMT, odpowiedniej dawki DMT do żył bezpośrednio do krwiobiegu i była dokonywana oczywiście obserwacja pod bacznym okiem specjalistów i było to wszystko sponsorowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pomimo iż jest to substancja nielegalna, zaznaczam, jest to substancja nielegalna, występuje w naszym mózgu, produkujemy, czyli jesteśmy, jakby nie patrzeć, codziennie jesteśmy nielegalnymi narkomanami według prawa. No, także nasze prawo jest świetne, prawda? I jest to i te osoby właśnie tutaj opisane są w tej książce, te osoby przeżyły doświadczenia, które można tylko opisać jak porwania przez kosmitów. Często były to również często były to towarzyszyły tym osobom podczas tych doznań bezpośrednie wizyty z Bogiem, czyli widziały te osoby, przechodziły przez tunele świetlne, które były wysłane, była ogromna ilość światła w kolorach, które ciężko nawet było opisać, bo te kolory były tym osobom nieznane jeszcze. Czyli mówiłem tutaj również o wskazówka o tym, że mówimy o innej wibracji, całkowicie innej wibracji, gdzie kolory, których tutaj nie jesteśmy w stanie zauważyć, istnieją gdzieś tam oczywiście wyżej, prawda? No i ta osoba widziała światło piękne i czuła się totalnie błogo i nie chciała odejść z tego miejsca, bo czuła się w domu, jak w domu i że wróciła do domu i błoga miłość, spokój i wyciszenie. I te osoby mają bardzo podobne do siebie doświadczenia. Ja sam zresztą miałem okazję mieć podczas rytualnego obrzędu może gdzie to nie powiem, ale w Polsce do czynienia, czyli miałem do czynienia ze spożyciem tego tej substancji, tejże herbaty i nie powiem, że by mi to zaskoczyło, ponieważ jestem starym wyjadaczem, ale jest to z pewnością coś, co polecam każdemu, kto by chciał się jeszcze oczyścić bardziej, wskazane bardzo w dzisiejszymi czasy, czyli ci, którzy chcą się oczyszczać, zalecane jest tak zwana purga, tak to nazywają Amazonczycy, purga, czyli oczyszczenie, ponieważ po spożyciu tejże substancji rzeczywiście się oczyszcza człowiek. Często osoby, które mają, że tak powiem, złogi energetyczne, jakieś tam pewnego rodzaju nagromadzone się energię, no to te osoby doświadczają od razu wymioty są, czyli oczyszcza się człowiek poprzez buzię oraz tam z tyłu również, czyli jest dosyć intensywnie, nie ukrywam, trzeba blisko mieć przy sobie rolkę papieru oraz miskę, żeby po prostu się najnormalniej w życiu swobodnie móc czuć ze sobą. Tak, i oczyścić rzeczywiście. Wiadomo, jak to się robi w grupie, to nie za fajnie jest, jak się dookoła ma osoby, które nagle muszą się oczyścić, to jest z pewnością ciekawe. Ale akurat grupa osób, które brały udział w tejże oto właśnie naszej tym rytuale, tak? Nie były te osoby, nie miały potrzeby, że tak powiem. Ja też również nie miałem tej potrzeby, w związku z tym obyło się bez zapachów i bez bałaganu.
Ale i powiem szczerze, że było to doświadczenie, które pozwoliło mi na połączenie się z duchem roślin. Bardzo, bardzo głębokie uczucie, z pewnością każdy z nas odbierze to inaczej, całkowicie indywidualnie, każdy z nas jest indywidualny, każdy z nas jest na pewnym procesie rozwoju, w związku z tym wiadomo, zalecane jest to przeze mnie. A z kolei kolejną książkę, którą również polecam Państwu do przeczytania, są w języku polskim, tak a propos, także dużo z tych książek, które teraz przedstawiłem, są również w języku polskim. Wystarczy poszukać w internecie i nie tylko. Książka znanego nam już, napisana przez znanego nam już autora i publicystę oraz prelegenta wielu, wielu warsztatów i wykładów, Drunwalo Melchizedek. Jest to osoba, która rzeczywiście, o której można byłoby mówić bardzo długo. Co to dużo mówić? Po prostu anioł, który zszedł na ziemię i skrystalizował się w formie tego właśnie oto mężczyzny, który tutaj może będzie widoczny, może nie. Staram się, robię co mogę. Mam nadzieję, że wszystko widać. Ta osoba napisała, mówię, wiele książek i przedstawia bardzo konkretne dane, informacje właśnie na temat tych rzeczy, które są nam również bardzo bliskie z Barbarą, a mianowicie święta geometria, czyli geometria fraktalna. Bardzo często te dwie książki, które były napisane przed jeszcze tą książką, mówimy tutaj o kwiecie życia, prawda? Starożytna tajemnica kwiatu życia. Te dwie książki, te dwa tomy sprzedają się do tej pory niesamowicie i osoby bardzo często właśnie sięgają po te książki, ponieważ w nich jest informacja zawarta, która, no, jeżeli jest w pełni zastosowana i wykorzystana, to naprawdę można po prostu stąd zniknąć w pewnym momencie. Co to dużo mówić. Wiele osób, które miały doświadczenie i doświadczyły wyjścia z ciała i udało im się przedostać przez tą pewną, że powiem, wibrację, pewną membranę, gdzie nie ma już gęstości, strachu i nie ma tej polaryzacji, nie istnieje coś takiego jak zło, ani strach, ani nic z tych rzeczy, to na pewno wiedzą, o czym mówię. Czyli mowa tutaj o po prostu o czystej, błogiej energii, którą każdy z nas emanuje, którą każdy z nas ma w środku, tylko po prostu jedni są bardziej świadomi, drudzy nie, wiadomo. Energie te mają, przybierają formy właśnie fraktalne, czyli mówimy tutaj o torusach w tym przypadku, które są generowane przez nasze serca, to toroidalne tak zwane, czyli skręcone po angielsku, od słowa tork, czyli od skręt, prawda? Czyli ta spirala energii, czyli ta energia, ta spirala jest, jak już powiedziałem, generowana przez nasze serce i tutaj mówimy ogólnie o technikach, które pozwalają nam do dostrojenie się do tej przestrzeni w sercu, która jest tą przestrzenią, w której po prostu my się czujemy bardzo dobrze i jesteśmy jakby w centrum naszej egzystencji, tak jakby w tym oko, to oko planu, prawda? Ta enklawa spokoju i tej miłości. To jest miejsce właśnie, w którym, do którego Was zachęcam, aby powracać jak najczęściej. Kolejną książkę, którą Wam również polecam, to jest Kezikiel, napisana przez James Gilliland, czyli Becoming God. Znowu pomóż mi z językiem. Jak stać się Bogiem? Tak, stając się Bogami. Stając się Bogiem lub Bogami raczej. Napisana to została ta książka przez James Gilliland i jest to osoba, która ma od lat 30 kontakt z różnymi istotami z kosmosu, z tego obszaru zwanego plejadami oraz z wniebowstąpionymi po prostu istotami, które emanują bardzo błogą miłością bezwarunkową. W tej książce z kolei, którą również kupiłem w Anglii będąc, omówione są bardzo w prosty sposób i właśnie ta książka jest niesamowicie prostym językiem napisana,
i ją się czyta bardzo szybko i bardzo łatwo, że powiem, bardzo czysto. I mowa tutaj właśnie o naszych, o tym, że jesteśmy wielowymiarowymi istotami. Jak to jest, że jesteśmy tymi wielowymiarowymi istotami? Jak to jest, że mamy, na czym polega wola, siła woli oraz osobowość, na czym, to są, to jest, po prostu tego jest bardzo dużo. Mówimy tutaj również o tym, jak, co to, jakiego rodzaju są astralne, astralne obszary i jak można podróżować pomiędzy różnego rodzaju tam warstwami astralnymi. I oczywiście również mowa o tych rzeczach, które są istotne, mianowicie o tych sześciu kłamcach, czyli naszych zmysłach i intelekcie, który nam, nas ogranicza, i o tych rzeczach, które są w nas w chwili obecnej, wychodzą z nas, czyli te wszystkie rzeczy niefraktalne, mówiąc krótko, czyli niekoherentne, będą się anihilowały, czyli będą usuwane teraz, czyli ta energia fraktalna, czysta energia świadomości fraktalna, która dociera do nas z centrum galaktyki, ona pozwala nam na, tak jak w budynkach właśnie fraktalnych, na to, że jest unicestwianie fal, które nie są koherentne, czyli zazwyczaj jest to stres, agresja, żal, niemożliwość wybaczenia, niezdolność wiele tego typu innych rzeczy, które, o których tutaj mowa. Negatywne, mówiąc krótko, rzeczy. Nie złe, nie nazywamy ich złymi, lecz negatywne. To są teraz właśnie te rzeczy, które po prostu się ujawniają. I tutaj Armagedon na tym właśnie polega. Nie polega na zagładzie, lecz na jak to się mówi, unicestwianiu tych tego płótna, które zasłania nam wizję. Czyli znoszeniu tego płótna i ujawnianiu się prawdy. Ujawnianiu się tego, co istotne, ale również ta prawda po prostu pozwala na to, że to główienko troszeczkę wypływa do góry. Przepraszam, tak obrazowo mówię, ale ogólnie na tym to teraz polega. Że po angielsku się mówi the shit will hit the fan. Czyli jesteśmy w momencie, gdy już media nie są w stanie kontrolować informacji. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w chwili obecnej ze strzelaninami, które mają miejsca od grudnia 2012 roku, czyli dosyć świeży temat szalonych strzelanin na terenach kampusów i na terenach szkół i nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I co się dzieje? Okazuje się, że wychodzą na wierzch informacje, wypływają raczej, gdzie mowa o tym, że to zostało spreparowane, gdzie są dowody, coraz więcej dowodów, że aktorzy brali w tym udział, że po prostu media nakręca propagandę, robi propagandę, aby wspierać status quo. I teraz ludzie to zaczynają zauważać i wyłaniają, i YouTube zaczyna szaleć, jeżeli chodzi o tę informację, co mnie bardzo cieszy, bo to jest dowód na to, że ta wyższa energia, ta właśnie energia fraktalna i energie związane z tym procesem przemiany który trwa już jakiś czas, wiadomo, którego kulminacyjną momentem był 2012-21 grudnia, że te zmiany przyczyniają się do tego, że już nie ma możliwości, żeby media nas okłamywała. Coraz więcej ludzi zaczyna mówić i coraz bardziej jest to, publika jest uświadomiona, co jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Wbrew pozorom, oczywiście dla wielu ludzi jest to, może być odbierane jako coś, czego się trzeba obawiać, prawda? O Boże, brak stabilności i tak dalej, lecz ja bym się absolutnie tego nie obawiał. Jeszcze kilka słów na koniec, a mianowicie mojej wypowiedzi przynajmniej, a mianowicie mówimy tutaj o książce, która nazywa się The Reconnections, czyli połączenie. Napisana została ta książka przez dr Eric Parrow. I książka ogólnie mówi o tym, aby się uleczyć, po to, aby leczyć innych. Czyli heal others, heal yourself. Jest osobą, która jest to chiropraktor, czyli nastawia kręgi, tak?
osoba, która w pewnym okresie swojego życia dostała, może inaczej, zostały jej ponownie przekazane zdolności, które zresztą każdy z nas ma w sobie, które związane są z leczeniem. I leczeniem, oczywiście mowa o leczeniu energią. Najnormalniej w życiu otrzymał ten pan wizytę. Dobrze pamiętam, Barbara, jak to było? On otrzymał wizytę i... Tak. ...powiedzi tego, co się nie widziało i w pewnym momencie nagle zaczął uzdrawiać w bardzo spektakularny sposób i bardzo delikatny sposób w sumie. No i z tego, co wiem, to nawet chyba wybierał się do Polski, albo już był w Polsce i można się nawet szkolić w tej metodzie, to ona jest na tyle łatwa, że mogą po jednym takim szkoleniu z nim nawet dzieci to opanować i rzeczywiście jest to niezwykłe, a zaczyna się od tego, że gromadzi się, jest to troszeczkę zbliżone do praktyk qigongu chińskiego, że zaczyna się od gromadzenia energii pomiędzy dłońmi i potem po prostu użycia tej energii do po prostu przy dużej odległości od ciała drugiej osoby, którą się leczy. No nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to możecie zobaczyć w internecie filmy na ten temat. Bardzo spektakularne działa, jak samemu nawet się to trenuje, to też ma się efekty, także bardzo polecam. Przypomina leczenie biblijne rękami, przypomina oczywiście tak jak bioenergoterapia, ale jest, w jego wydaniu jest to po prostu bardzo jest szybkie i skuteczne. Dzięki. I Eric Pearl jest w tej chwili rozchwytywany na całym świecie, w związku z tym, że ta wiedza i ta chęć i pragnienie wśród wielu ludzi na całym świecie do leczenia i do pomocy innym wzrasta i jest coraz bardziej, i coraz silniejsza i z pewnością ludzie zaczynają iść w dobrym kierunku. Ja tak przynajmniej to widzę i jestem tego częścią i cieszę się, że również jesteście z nami. Kolejna książka, którą chciałem przedstawić tutaj, może jeszcze zapalę na chwilę to dosyć drastyczne światło, nie ukrywam, żebyście widzieli tylko te książki. Tak. Książka kolejną, którą jedna z wielu zresztą, którą mam na półce, a jest to książka, którą przeczytałem i uważam, że każdy powinien przeczytać, szczególnie ci, którzy są w akademii i uważają, że wiedzą wszystko na temat archeologii. Książka napisana przez... Nie, że o ludziach, którzy studiują archeologię, tak? No tak, którzy studiują archeologię, Basiu. Mówimy tutaj o dwóch specjalistach, którzy... jak zresztą widać po grubości tej książki, wykonali niesamowicie dobrą robotę i ponieważ ta książka ma, jest to zbiór odkryć po prostu archeologicznych, które wyraźnie wskazują na to, że człowiek nie ma tylko 300 tysięcy lat, lecz jego początki datują na setki milionów lat. Dobrze mi słyszeliście. Jesteśmy bardzo starą cywilizacją i na tym świecie żyliśmy już za czasów dinozaurów. Są na to dowody. Mogę nawet poszukać tych zdjęć, bo to jest ta książka jest dosłownie naładowana ogromną ilością danych i informacji, które po prostu zostały najnormalniej w życiu ładnie zapakowane i położone na półeczkę i już nikt tego nie widział. Także informacja ma... w końcu wychodzi na jaw, także ten 2012 właśnie jest związany z tą, tak już mówiłem przed chwilą, z tym, że informacja w końcu wychodzi na jaw i mamy możliwość dzielenia się tym. Może rzeczywiście nie będę przewertował tych książek, bo jest ich ponad 1000 i żeby w celu poszukiwania, jestem w chwili obecnej w celu poszukiwania tychże przykładów, lecz uwierzcie mi, są, zresztą można to wpisać również w wyszukiwarce Google i sprawdzić to na własne oczy, są dowody i skamieniałości i znaleziska stóp ludzkich, homo sapiens, człowieka wprostowanego, wraz obok z śladami tyranozaura, chyba Rexa, z tego co pamiętam, czy jeszcze jakiegoś innego ogromnego dinozaura.
I to zostało, jeszcze raz mówię, udokumentowane i następnie odłożone na półkę i nikt o tym nie mówi. A ta książka zrobiła i tych dwóch autorów, czyli Michael Kremer i Richard Thompson, oni we dwójkę ujawnili rąbka tajemnicy naszej archeologii. Oczywiście to, co konwencjonalna nauka i ta archeologia nam stara się przekazać, to to, że na przykład piramidy były wybudowane przez ludzi tylko i wyłącznie, prawda, w wyniku po prostu te bloczki były ciągnięte tymi 2,5 miliona, czy ileś tam tych bloczków ogromnych, ważących każdy tam dziesiątki ton, jak nie więcej, setki ton, to niby, że były ciągnięte przez tych ludzi tymi na tych belach, prawda, drewnianych, czy oczywiście to są wszystko rzeczy, które trwałyby do tej pory. Oni by do tej pory budowali te piramidy, szczerze mówiąc, także to jest bzdura, lecz no niestety wiadomo, akademia, szkoła, czyli status quo, to są wszystko narzędzia utrzymania tego status quo, prawda? I w Niemczech nawet jest karalne, a nawet ludzie trafiają do więzienia, że swoich dzieci nie uczą i edukują w szkole, tylko chcą sami edukować i sami edukują. I to jest w Niemczech na przykład karalne, prawda? Karą groźby więzienia. W związku z tym zwróćcie uwagę na to, jak głęboko idzie kontrola, jeżeli chodzi o sposób myślenia. I to jest bardzo istotne, żeby sobie to przypominać, że telewizja, media, opinia innych nawet jest tylko i wyłącznie opinią innych i absolutnie nie powinniśmy bazować swojej opinii na podstawie tego typu doświadczeń i tego typu informacji. Kolejna, lecz nie ostatnia oczywiście, książka z mojej półki, biblioteczki jest książka również w języku angielskim, The Power of Letting Go, czyli Moc Odpuszczania. Bardzo ją polecam. Naładowana książka, napisana przez kobietę niesamowitą, Patricia Carrington, oczywiście doktor. Naładowana książka ogromną ilością przykładów i przykładów na to, aby samemu się uwolnić od tych naszych sposobu, tych starych modelów myślenia, prawda? O, ja tam gruby, o, tam ja głupi, czy tam o, coś tam mi się nie udaje. Czy tego typu myślenie lub jakieś tam po prostu nasze wewnętrzne problemy, które mamy w sobie, które jak taki zakodowany jakiś robocik powtarzamy co sporadycznie tam czy tam codziennie. Ta książka właśnie pozwala nam zauważyć, jakiego rodzaju są znaki, które sami możemy w ciągu dnia obserwować, jeżeli chodzi o sposób myślenia. Po prostu tutaj naprawdę dużo można byłoby mówić o tym i nie chciałbym za bardzo zdradzać, o czym ta książka jest, bo ponieważ warto ją kupić, przeczytać i zastosować ją na własnej skórze. To jest najlepsze, co mogę wam poradzić w tej chwili. Potęga odpuszczania lub uwalniania się, lub uwalniania po prostu. Nie jestem pewien, czy jest w języku polskim. Pani się nazywa Patricia Carrington i wydawnictwo nazywa się Vega. Jak gwiazda Vega. Polecam książkę bardzo. Dlaczego? Jeszcze raz mówię. W chwili obecnej energia, która do nas dociera z centrum galaktyki, która również jest oczywiście wszędzie dookoła nas, jest wysoce koherentna, wysoce fraktalna i naładowana po prostu bezwarunkową miłością. To jest bezwarunkowa miłość. I ta energia uwalnia w nas, czyli inaczej, zanim to uwolni oczywiście i zanim pozwoli nam uwolnić, pomoże nam uwolnić raczej, to ta energia pokazuje nam to, co jest niefunkcjonalne. I w związku z tym, aby się nauczyć uwolnić od tych naszych, od tej energii, ciężkiej energii, która jest zawsze na naszych barkach i tak ciężko nam jest, to ta energia właśnie, to ta książka właśnie pozwala nam na uwolnienie się z tego, na przynajmniej otrząsanie się jak kot. Jak kot lub pies rano, prawda, lub przeciągnięcie się, to jest po prostu uwolnienie się od tych energii. Wiadomo, oprócz uwolnienia się energii i zmiany świadomości, trzeba również działać na zewnątrz i to, w jaki sposób się samo zaczyna naprawiać, prawda? Także praktyczne metody już były przez nas nieraz omawiane, jak można wynieść wyżej swoją wibrację, tak aby można było po prostu
doświadczyć tej energii, która do nas dociera, ponieważ wiele osób, które czekało na cokolwiek 21 grudnia, a nic nie robiło, nadal czeka i nadal nic nie robi. A wystarczy dostrajać się, przez cały czas dostrajać się do wibracji, która jest, już jest, ona jest przez cały czas i teraz jest jeszcze bardziej, ją można, do niej się można dostroić, tylko to od nas zależy, wiadomo. Na ile, tyle ile energii włożymy, tyle wyciągniemy. To jest prosta fizyka, co tu dużo mówić. Nic nowego nie mówię zresztą. Mówię, tu już godzina minęła. Nie wiem do końca, czy pani Basia lub Basia chciałaby również zająć tutaj kilka słów powiedzieć. Barbara, powiedz mi, czy jeszcze mam jakąś prezentację szybko do pokazania? Możemy pokazywać powoli również, nie tylko. Obiecałam ci, albo powoli. Nie będzie szybko. Ach, dzisiaj nic nie będzie szybko. Dobrze, Państwa, przygotujcie się na bardzo długą prezentację. Ja nie mówiłam, że długą, mówiłam, że może powolną. No to powolną, dobra. Czy mamy jakieś pytania? Od razu, ja zapomniałem, kurczę, zawsze ten czat sprawdzić. I nie wiem, czy coś mi się tutaj zaczęło... chwileczkę, zaraz sprawdzimy, czy jesteście jeszcze z nami, bo ja już nie wiem, czy ja mówię do siebie od godziny, czy nie. Dziękujemy. No, tak, dokładnie. Słyszmy własne mity. czy ja tą wiedzę przyswajam po jednym przeczytaniu książki? No nie. Byłoby fajnie, gdyby tak można było po jednym przeczytaniu książki. Książka jest jedyną, jedynie, jak to powiedzieć, akceleratorem pewnego rodzaju, jak to się mówi? Po angielsku. Teraz mi się po angielsku myśli. Ogólnie mówiąc krótko, przyczynia się do z pewnością przyczynia się do, katalizatorem, przepraszam. Książki dla mnie są katalizatorem, jak zresztą ludzie. I one teraz coraz bardziej mi przypominają o tym, co jest we mnie. I coraz częściej,